Ostatnio pracował Pan w pierwszoligowym Druteksie Bytów. Co były selekcjoner reprezentacji Polski robił na piłkarskiej prowincji? No, ja to nie pierwszy raz już tak pracowałem, bo pracowałem w Widzewie już też w pierwszej lidze. Tylko, że Widzew akurat był klubem, z którego zacząłem karierę piłkarską. Umówmy się, że Widzew to była marka, natomiast Druteks to jednak drużyna z 15-tysięcznego Bytowa. Nie miałem nic do roboty, a ponieważ się klub zgłosił, porozmawialiśmy, bo to nie dość, że każdy się zgłosi, się wszędzie idzie, ale porozmawialiśmy o warunkach, nie mówię finansowych, bo to jest drugorzędna sprawa, ale w klubie, o zawodnikach, że chciano ten zespół budować i stąd się zgodziłem i tego nie żałuję. Też mam satysfakcję, bo wprowadzałem zespoły z drugiej ligi do pierwszej, z pierwszej do ekstraklasy, mistrza Polski robiłem, także to też jest takie doświadczenie. Pracować też na niższym poziomie. A jak to możliwe, że pierwszoligowy klub było stać na zatrudnienie byłego selekcjonera reprezentacji Polski? No to już to nie jest, ja dużych pieniędzy tam nie dostawałem. No, na pewno to też trzeba patrzeć, w jakiej lidze się pracuje, bo wiadomo, że gaże tenorów w ekstraklasie są wyższe, w pierwszej lidze niższe, a ja przychodziłem do drugiej ligi, to jeszcze był niższy, ale to, jak powiedziałem, nie chodziło głównie o jakieś, wiadomo, że pracuje się, chce zarabiać, ale nie chodziło o jakieś pieniądze wielkie, ale żeby ten zespół prowadzić i to jest też moja satysfakcja. Ciągnie jeszcze Pana na ławkę trenerską? Niedawno skończyłem, no to tak od razu ciągnie, na pewno nie, moje życie jest związane całe życie z piłką. Jestem dosyć dojrzałym człowiekiem i całe życie jest przy piłce, no i nic innego sobie nie wyobrażam, żebym mógł robić. A dzwonią telefony z propozycjami pracy? Nie, to nie jest takie proste, żeby znowu dzwonić, bo wszyscy jakby chcieli do mnie dzwonić, to się trochę boją, bo nie wiedzą, czy ja ile będę chciał zarabiać, co ja będę robił. Ale to jest, mówię spokojnie, bo już takie przerwy, wiadomo, były. Zwłaszcza po reprezentacji, gdzie rok czasu nie pracowałem. No, raz, że to dobrze mi zrobiło, bo chciałem odpocząć. Ale ja myślę, że jeżeli nie jako trener, to na pewno będę w jakimś klubie pracował. Cała ta adrenalinka, wszystko to jest, jak się jest przy zespole. A kiedy po raz ostatni dostał Pan propozycję z klubu Ekstraklasy? Prawdę mówiąc, to jeszcze miałem rok temu propozycję, ale to już nieważne, bo prowadziłem zespół i się na to nie zgodziłem, to nieważne z jakiego klubu. A czuje się Pan dzisiaj na siłach, żeby poprowadzić klub Ekstraklasy? Na siłach to normalnie, no przecież nie tylko w Ekstraklasie, ale wszystkie reprezentacje też miałem, bo i młodzieżową, olimpijską i pierwszą reprezentację, to siły to są. To nie ma problemu. 20 lat temu awansował Pan z Legią do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Szmat czasu minął. Czym wraca Pan myślami do tamtych momentów? Fajnie wyszło, dopiero tak też można powiedzieć, za drugim razem. Po pierwszy raz żeśmy odpadli w eliminacjach Ligi Mistrzów i dopiero w drugim etapie, na drugi rok, po zdobyciu znowu mistrza Polski, żeśmy przeszli z Göteborgiem. I to fajnie się złożyło, bo wyszliśmy z grupy. Także to jest też kawał fajnej pracy chłopaki wykonali. A dało się wtedy ugrać coś więcej? To znaczy, ja myślę, że jakbyśmy mieli trochę lepsze warunki treningowe, bo w tym czasie nie było ani podgrzewanych płyt. Zresztą pamiętacie ćwierćfinały z Panathinaikosem, na jakim boisku żeśmy grali. Myśmy nie mieli gdzie trenować. Próbowaliśmy jeździć gdzieś za granicę, ale to wszystko się nie miało tego. Myśmy grali, to było boiska zmarznięte, zamrożone. Przyjeżdżały z tych, co pasy na lotniskach odśnieżają, to później przez pół roku nie było na tej płycie trawy. I to jakby były, to myślę, że Panathinaikos był w naszym zasięgu. Dlaczego polskie drużyny od tylu lat nie potrafią awansować do Ligi Mistrzów? Trudne pytanie, bo sam się nad tym zastanawiałem raz i trudno mi powiedzieć, no bo już coraz lepsze warunki, mamy kluby już finansowo na tyle w ekstraklasie stoją, że mogą ściągać zawodników, no nie najlepszych na świecie, bo to wiadomo, że to ileś kosztują, ale już takich solidnych, nawet młodych, utalentowanych z zagranicy, z Polski, wszystkich, no nie wiem, na czym to polega i z trenerami żeśmy tyle na tym myśleli, ale no może niedługo już to będzie bardziej do zdobycia. Czy z tamtą Legią dzisiaj awansowałby Pan do Ligi Mistrzów?
Powiem, że to jest troszkę inaczej to wygląda. Wtedy inna piłka była, bardziej taka wolniejsza, dokładna. Teraz jest ten futbol bardziej taki dynamiczny, twardy, wytrzymałościowo. Wszyscy są, taki trochę jest inny niż był trudno porównać. No. Na pewno jak ten zespół był i z charakterem i z tym w tych czasach, pewnie jakby tak grał jak wtedy na tamte czasy, to była szansa.